Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matanie, ze mną Lukas. Dzień dobry, witam was również. I robimy ostateczne podwoje przed atakiem na ostateczną wojnę z Otomanami i z Mamelukami. Tak, bo i tak prawdopodobnie byśmy ich już i tak albo oni nas, albo my ich tak zrapimy, że już, nie powstaniemy z tego wszystkiego. No, na pewno wykorzystamy do tego wszystkie nasze środki. No, sojusze z Hiszpanią i Portugalią, to wiem, że one były istotne, ale nie aż tak istotne, żeby ich strata nas jakoś zabolała. Bo tak naprawdę by robiły tylko jakiegoś tam backstaba, do tego Francja niestety jest tak mocna, jeżeli idzie jako sojusznik potencjalny dla Cunia i dla Repusa. No, że to tak czy siak Hiszpania, Portugalia do szybko by została zrapiona, więc nic na to nie skorzystalibyśmy. A w sumie jak Francja by doszła do nas, to zazwyczaj bot raczej już będzie po prostu w takim rozpieprzu poprzez attrition, więc i tak się nią za bardzo nie będziemy przejmowali. Plan na nią ewentualnie jest taki, żeby po prostu poczekać 5 lat, wypisować i wtedy bierzemy się za chłopaków już tak na maksa. Więc ewentualnie tak by nasza wojna wyglądała, zresztą takie mamy plany i przeprowadzenia na razie wstępne. A jak to wyjdzie dalej, to zobaczymy. No, czekaj, Jampur mogę już pobić cały. Wołać ci do wojny z V? Możesz. Jak te Czegataje, czy już mogę ich wypisować? Okej. Okay. White Piece może być. Tak, Czegataje wypisywanie, tym na Sirkind leć. Boże, i tych wojen! No jest, a czy ja to związę? Nie, tą Malwę. Malwę skończyłeś. Znaczy, zaraz kończę Malwę. Teraz muszę ich prowincję zdobyć. To okupować i kończę ją. Dobra, D. V. Bardzo dziękuję, zbierzmy nasze siły. I atakujmy. No, bo już ich też mogę tutaj skończyć. Na początku. No to sobie pokasowałem te forty, więc on też buduje te po tysiączkach i kurde, to jest ten, chodzi jak chce. Dobra. A ja wi kończę, w końcu, po tylu wojnek z nimi. Czyli no może ich nie skończę tak całkowicie, ale... Mhm. No, w sumie i flota. Czekaj, tego nie biorę, bo to twój trade note. Nie, to mój trade note. Czekaj, to biorę. Próbuję to... Serio? Ostatniej prowincji mi od nich brakuje? Nie, czekaj, ja już od Malwy biorę wszystko, co potrzebuję. Dziękuję. Dobra. Już nic więcej od Malwy nie potrzebuję. Wszystko pozostałe jest twoje. Zmienia to istoty, że mam 96% over extensji. Ile muszę zmienić wojnę z Jampurem? Boże, muszę ci podbijać te prowincje, Jezu. Nie, trzeba zniszczyć Jampur, te prowincje. O Boże, 3-4-4. A, jakieś dziwne eventy mi się robią, nie ogarniam tematu. A czekaj, no Sirkin to chyba wypisuję po prostu, albo tobie dam. Dobra. Bo to będzie mała chyba prowincja. No, ile masz overextensji? Coś powiem, ale dużo. 58%. Nie, no to spokojnie, to Sint tobie dam za chwilę. Jakąś misję mam kolejną. Morale armii na 25. Tylko z drugiej strony też Zwili chcę zabrać, więc... Aha. Jak zabiorę prowincję, to daje mi 47%. No, ale to zaraz zobaczymy, no. Lub 81%. Czy nie, to 47% mi chodzi, ale czekaj, tu mi się skoruje za... w 13 za 2 lata. No, a to bylibyśmy Sirkin po prostu już zbani totalnie. Tam Sint, czy jakkolwiek się to wymawia. Dobra, lecę ten Jampur niszczyć, bo też z tego mi zbania muszę pokorować tutaj te wszystkie badziewia. No wiem, że mam do korowania, ale mam punkt. Czemu ja nie mogę tego korować? Bo z Jampurem toczysz mordo wojnę. Nie pokoruję tego, bo jest z Jampurem wojna. Ale z Rzem zjebał. Ty, ja w ogóle teraz właśnie się patrzę, że tak mam chyba pół kraju, to znaczy może i pół kraju, ale cały... Tam z lewej strony. O, znowu stawiłeś na plus i... O, ile dukatów, kurde, National Bank. Inflacji właśnie znikł. Kurwa, nie wiem, czy mogę coś zrobić, żeby inflacja podrosła, a potem po prostu bym ją darmowo zbił? Darmowo nie.
Znaczy nie darmo mam z eventu, po co, ale mogłem jakoś inflację podbić do góry, tak naszym poziomem hajsu to dobyć? Ale po co ci podbijać inflację w górę? Bo event miałem, który mi pieniądze ściągnęło, więc mogłem, nie wiem, jakbym dostał na przykład hajs. A, no to pożyczki jest, ci zwiększają inflację albo dużej ilości złota, więc czegoś takiego to nie. To nie, dobra. Nie, bo wiesz, tak jak z korupcją było i z tym myślałem, że tak może coś będzie do zrobienia. Dobra, to ja ci ten dam tą jedną prowincję. Nie wiem, ile ona ci da w ekstensji, ale powoduje, że pół kraju przestaje być u ciebie oblegane, więc ci daję. Okej. I z Jampurę chyba będę musiał niestety white piece'ować. Ewentualnie tobie coś mogę dać. Też nie wiem, czy coś będziesz chciał. Z Jampuru? Niby są trzy prowincje jeszcze w tym bengalskim. Wiesz, poczekajmy może z Jampurę. Ale nie chcę od nich po prostu. No bo ja chcę Wicałę zjeść, bo misję skończy. Dobra, no to kończ ty widz... Nie znowu spauzował? Co? Weź, bo on lagował, to pewnie z automatu weszło pauza. Dobra, to ja w white pisuję niestety Jampur, bo nie mogę korować prowincji. Następnym razem go zaatakujemy za 5 lat. Teraz repus laguje? Ja pierniczę, co to się nagle porobiło? Czy oni w ogóle grają? Może to wiesz, tak boty wszyscy zaczęły teraz grać. A ich nie ma tu po prostu, czy cokolwiek. Nie no, grać grają. Nie wiem, o co chodzi. Co oni w ogóle chcą coś w Hiszpanii? Oni chcą, żeby Hiszpania wybuchła, czy oni czekają po prostu? Możliwe, że chcą ją jak najbardziej osłabić. No i teraz co nie pauzuje. Z Genuą zaczął wojnę. Lag. No, czyli spokojnie możesz ten przyspieszać, jak ten będzie pauza od nich. Skąd mi się tyle punktów zaczęło nagle? Tobie? Znaczy, no tak widziałem, a nie, dobra, 5 lat, okej, dobra, tak źle. Dobra, czy ja to mogę sobie po prostu już drillować armię? No ja w zasadzie to tylko ten Jampur muszę podbić i tak w zasadzie nic więcej nie zrobię, bo cała reszta moich misji to jest na podbicie ciebie, więc... Więc nic już z tym nie zrobię, serio. Jakbyś kliknął na mnie, to ja mam tyle claimów na tobie. Ja mam też masakra. Na ciebie trochę. No. W ogóle jak mamy... A 152, to no spokojnie. Ale nie chcę to opisować, ale nie mogę jeszcze. Czekam, aż mi się to skoruje. Potem biorę od V. Czekam, aż mi się skoruje od V. I mogę iść napieprzeć się. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. No bo ty może sobie taki army dobuduję, żeby były lepsze. 12. Zastanawiam się, czy konnicy sobie nie podnieść może do 4 punktów, skoro mam tych aż takie bonusy u niej. Bo w sumie tak, nasze staki na ten moment, czekaj, będzie rosło nasza rozpiętość bojowa, będzie rosła, tak? Kolejnej technologii tak, o 2. Czyli 32, czyli tak naprawdę powinniśmy mieć staki 64 na ten moment. Gdzie 23. Gdzie 32 to jest piechota i 32 to jest artyleria. Ewentualnie 28 piechota, 4 kawalerii i 32 artylerii. I w zasadzie powiem ci, że szczerze mówiąc, my więcej artylerii niż 32 sztuki nie potrzebujemy. Tak na dobrą sprawę, bo to jest coś, co Arumba ostatnio robił na streamach i tłumaczył, dlaczego na przykład on tak robi, że gra mając o wiele mniej artylerii niż przeciwnicy. Bo tak naprawdę artyleria, kiedy ci wchodzi do boju, nie? No. To toczy... Znaczy ogólnie jak masz walkę i masz 32 rozpiętości, no to w pierwszej linii ustawić się 32 piechoty, nie? No. W drugiej linii, jeżeli masz 32 armaty, no to wejdą ci 32 armaty. I zawsze damage ponosi tylko pierwsza linia. Więc w tym momencie, jak dosyłasz piechotę, tak? No to piechota zastępuje piechotę, która ginie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są zadawane straty i tak dalej. A artyleria cały czas ma 32, więc nie musisz jej więcej dosyłać. Czyli możesz tak naprawdę wszystkie twoja pierwsza główna armia powinna mieć te 32, troszeczkę może to więcej tych armat, tak? Żeby był lekki nadmiar tego, bo wiadomo, że czasem coś może się opóźnić i wiem, że z flankowania tłumaczył, że kawaleria potrafi czasem się wbić na tylnią linię i zadać straty artylerii. Albo coś może się zjebać i na przykład artyleria wyląduje w pierwszej linii i ponosi wtedy straty, nie? Więc lekki nadmiar warto jest mieć jakiś tam zrobiony. Boże, czy oni to... Oni spisują... Puszczą, ale pewnie jest Hiszpanią był PiS. Tak, Hiszpania był PiS, Hiszpania nas lubi. Mamy zerwane sojusze. No nie mamy trusty duże. No, czekaj, sojusze możemy z nimi zrobić. Znaczy, od razu bym mógł brać praktycznie. Tak, tylko musimy czekać na koniec trusa. Nie widzę kiedy.
Jest 25, nie będę zle. 12 lat. Nie. Więc po prostu, mówię, no na ten moment 32 armaty nam w naszych armiach wystarczyły i trzeba mieć po prostu resztę staków takich, żeby dosyłać na przykład tylko i wyłącznie po to, żeby dosyłać armię do bitew, nie? I w zasadzie ja całą resztę, którą mam, to właśnie zrobię sobie takie staki, no to może nawet zrobię zaraz taki stak do wchodzenia do bitwy i resztę staków zrobię po prostu na dosyłanie do bitew, a ty byś miał takie siege'owe staki. Żeby po prostu przejmować, bo ty masz te... No najwyżej będziesz mówił zaraz, bo ja tu mam teraz takie staki, gdzie nie chcę, że na przykład tu mam 5-1-8. Nie, ale to ja też teraz właśnie to robię. No to wiadomo, że to trzeba po jakichś wojnach... Dwa konnicy, co nie? Czy więcej? Wiesz, ja zrobiłem do 2-2-2, ale zwiększę do 4. Mamy te bonusy do kawalerii, to może to jakoś fajnie zadziała. Wiem, że ten... Na pewno dużo kawalerii to jedynym krajem, znaczy... Grupą krajów, gdzie kawaleria musi być w dużej ilości, no to jest wiadomo, że muszą być hordy. I jedynym krajem ze wszystkich pozostałych, gdzie kawaleria musi być, to jest Polska. Bo ma jakieś bonusy, tylko nie rozumiem tego za bardzo. Możemy już brać na przykład sojusz z Hiszpanią ponowny. Nie możemy? No ale to 617? Ja nie mogę, bo wojna. Aha, nie, ale tak pisze do 617, nie możemy, dziwne. Dobra, robię te armię. Tak, piechoty ile mówiłeś? W staku? No w teorii do 32, tak? No na razie, ewentualnie sobie podziel to na pół. Ale już staków chyba nie odrobił. Czyli to trzeba byłoby zrobić, czekaj, 16, nie, 14 albo 12. Nie, 32 to 16. No tak, połowę liczę. Ale to już myślę, żeby uwzględnić kawalerię, tak? Bo to jest pierwsza linia. Piechota z kawalerią razem, tak? Tak, bo to jest pierwsza linia, na pierwszą linię, czyli 12, 4, 16 na przykład. To może sobie 12, 4, 10, czyli też takie staki sobie porobię. 12, 4, 10. A zrobię 12, 4, 16. I wtedy dwa takie staki, to będzie po prostu armia, która ma się wbić... Wiesz, łączysz wtedy takie dwa staki i wbijasz się w przeciwnika, nie? Aha. I tak naprawdę już nigdzie armat więcej nie potrzebujesz, no ale zostawię, bo już mam, to nie będę ich kasował. I zrobię sobie takie staki do wbijania się, staki backupowe i takie staki właśnie z całą piechotą. I w zasadzie w tych stakach z całą piechotą możemy umieścić na przykład samych najmusów, żeby wchodzili na backupie. Robię, czy jest skorowany było, czy nie? Czekaj, Kiksunio. O, Kiksunio pozmieniał forty, tak jak my podpowiadaliśmy. O, czwórki są. Ale nadal źle są porozstawiane, za gęsto. I za 4 czwórki ma, reszta to, to już są dwójki. Ale Kiksu nie wytrzyma gospodarczo tego. Okej, czy my możemy mieć złotą erę teraz? Bo jak ich chcemy kończyć, to by się przydało to odpalić. Ja mogę odpalić. Czy 37 miesięcy, czy ja mam jak to zrobić? Own all province of your culture group. Tutaj to by mi się przydało, bym mógł odpalić. Tak, możesz. To odpalaj, ale moja kultura? Czego ja nie mam? Odpaliłem. Czy mi to dawało w ogóle? Morale, mniejsze koszty wszystkiego i bardziej stabilny kraj. No to się przyda. No czekaj, bo ja to czekam to culture group i co ja muszę mieć? Moja kultura, acceptable culture? To chyba w to bym musiał mieć. Jak to zrobić? Tutaj, kuźwa. Nie, to jest moja afgańska. U mnie wszystkie są akceptowalne. Afgańską mam. Co ja... Da się z trzeciego poziomu rozwalić ten? Na drugi poziom? Trzeciego na drugi? Tak, no nie, bo muszę przenieść ten trzeciego poziomowe. Da się, da się. No i mam dyscyplinkę. Kolejne 5 punktów dyscypliny. Dobra, jaką politykę mogę mieć z tego? Artillery Combat Ability, ja pierniczę. Dajesz mi to. National Unrest. Czekaj, mam centrum trade'u na trzecim poziomie. To wyłączę. Czy to musi być... bo to jest port, world port. Kurwa, to znowu muszę stracić to. 1000 dukatów poszło się jebać.
masz Defendera, to go nie ruszam. Dobra, czyli ja mam stack 12, 14, 4, 16, to jest czyjeś tylko dwójka. Kurde, nie mam prowincji. Nie mam Colonial Nation. Na wymusić zmianę religii. Ej, to ja bym mógł chyba to zrobić na Jarkandzie. Jarkand ma wielkość 13. Ale zjebany trybutariuszy Mingu, ja pierniczę. Jedno mu to weszło. Czy jest tu jakiś gówno kraj? Bo Jarkand, ty jesteś sunnitą? Tak, ty jesteś tym. To tutaj nie mogę tego zrobić. Noga jest sunnitą. A Noga, jak jesteś duży? 95%. To jak Noga zaatakuje, to ja mogę mu chyba wiarę zmienić. Mam na to ile jeszcze czasu? 27 miesięcy, nie, może zdążę. Dobra, będę miał staki poprawione. I czy ja mogę to zrobić jako ten? Jego support piece. Dobra, no ja jeszcze szybką wojnę z Jarkandem toczę. Znaczy nie z Jarkandem, tylko z Nogajem i Jarkandem. Bo może będę mógł zmienić im religię i wtedy będę mógł wziąć też złotą erę. Jeszcze ile lat? 6-8 lat zanim możemy coś z Hiszpanią robić. Wiem, niestety. Słabe. Z Portugalią za chwilę możemy. Tak? To jest 15? Nie, piszę 15, ale za chwilę. Mi pisze oktober 617. Ty. To Rosja mogłaby się na mnie spojrzeć. Tak, mogę zrobić Force Religion na tym. Z Forpisu też mogę Force Religion zrobić. Wyjebi się 27%, to Jarkand jak najszybciej muszę zdobyć. I też złotą erę sobie odpalę. Mhm. Ogólnie jeśli chodzi teraz... Wyprzedziłem. Mamy luka o 100 dukatów przychodu. Mam 270, mamy ludzie mają 154. Wybiście. Jeśli chodzi o armię, moje morale to 7-18. Druga jest Francja 6-3. Czekaj, czemu? Raz, dwa, trzy. Mam złota era, go. Ogólnie moje państwo to potwór. No wiem, no. Przecież do tego dążyliśmy. Moje byłoby potworem, jakby też się tak szybko rozwinął. Ale dobra, nie żałuję, bo w sumie, że się skupiliśmy na twoim na początku. No moje, jakbym miał to wszystko zrobione, co potrzebowałbym, to naprawdę byłbym potworem. I w zasadzie, powiem ci tak, jakbyśmy się nie skupiali na tobie, to ja bym miał już całą północ z Rosją i tak dalej. I możliwe, że nawet już bym w miksie wbijał i go zjadał, po prostu. No pewnie tak. Ale niestety tutaj to ten... Ale to wiadomo. No nie mieliśmy wyjścia po prostu, bo nie miałeś jak się rozwijać, bo ci atakowali cały czas. No ale ważne, że przetrwaliśmy i dało się radę to zrobić. Ja pierniczę, jak to wyszło, wyjebiście. Dobra, mogę być republiką, mogę być teokracją. Nie wiem, czy chcę być, czy chcę zmieniać. Administrative efficiency, absolutyzm i absolutyzm. Czekajcie, patrzę na te rodzaje. Ej, my możemy jeszcze. Czekaj, czyli teraz jak będzie era absolutyzmu, no. Zastanawiam się, czy nie przyjąć tej autonomii wszędzie w całym kraju, bo mamy dość stabilne kraje obaj. Nie poczekać na bunt. Autonomii, absolutyzm i dostajemy dodatkową dyscyplinę wtedy. O! To byśmy byli w stanie dość szybko to zrobić. Czekaj, ja wezmę tak, że ten ostatni government pójdę. Mogę tutaj wybrać albo stać się teokracją, albo stać się republiką, albo mieć administrację w sposobie Polsce jest plus 1 darmowe, to nie chcę tego. Ewentualnie yearly absolutyzm wezmę, żeby mi rosnął. To wezmę. Okej, okay, tańsza technologia militarna. I zbieramy teraz punkty militarne. Żeby być ahead of time z kolei... No w sumie to możemy się szykować do kolejnej wojny z nimi. No ja jestem, powiem ci, chyba nawet gotowy. Ja biorę White Peace z Nogajem, bo nic o nich nie potrzebuję. To co potrzebowałem, to dostałem. Ogólnie mam 4 staki te po 32. Nie. 12, 4, 16. Moja armia jest w pizdę lepsza od ich armii. Właśnie, zobaczmy jak to wygląda statystykami. Players. To jest po prostu miazga, co ja tu mam. 7-0. Ja mam 6 praktycznie, to z mamelukiem podobnie. Mam 125 dyscypliny do ich 110, 115.
Ja mam 115. Ja mam 125 dyscyplin. Ja pierdolę, to naprawdę, my się w nich będziemy wbijali i robili miazgi. Do tego mamy jeszcze Artillery Combat Ability obaj. Nie, czy ja mam to? Ty, ja mam to, ty nie masz. Oni profesjonalizmu mają lub ma więcej. Jebać ten profesjonalizm, czekaj, nie są, co daje? 1%. Profesjonalizm. Ja refill tego, garnizon mogę robić. A, to w sobie profesjonalizm daje im siege ability zwiększone, land fire damage i shock damage. To dobry nawet jest. No ja mam 41%, więc mam podobnie do tego, do repusa. A nie, to by robiło dużą, czyli to nie robi dużej różnicy, bo... Czyli jestem na maksie do tego... Manpowera. Ja też. Muszę sobie robić kolejny stack. W dumie, to możesz przecież nawet tak porobić, że jak masz pieniądze, masz jakiś zapas, to na przykład możesz w tym momencie jeszcze ten transfer trade zabierzmy Sir Hind, bo Sir Hind Samarkandu, bo i tak będziemy tutaj leciał, a tutaj mi kradniesz za dużo złota. 28, wiesz co, ja sobie force limit zwiększę budynkami. No właśnie, możesz force limity porobić, możesz ten, ja nie mam zamiaru szkodzić, bo i tak wszystko będę wydawał, więc na razie tak się z tym wstrzymam, żeby po prostu nie tracić tych staków. Więc może jeszcze dzisiejszy odcinek wykorzystajmy do tego, żeby... Bo mamy jego 5 minut. Absolutyzm. No. Era absolutyzmu. Żeby właśnie teraz absolutyzm przeprowadzić. Czekaj, no mamy tych buntowników? Bo oni się zazwyczaj od razu pojawiają. Chuja, nie mamy ich. Mamy za stabilne kurwa państwa. Czekaj, bym chciał zmniejszać. Ja mam buntowników, ja mogę co hardship'em robić. A ja nie to mam buntowników! Się... Ja mam za stabilne państwo. 60 lat, no nie no, za 6 lat to ja wiecie, ja będę trzymał hard treatment, te punkty military na technologię, bo myślę, że to technologią dużo lepiej pójdzie nam walka. No, nie no, musimy mieć tą przewagę technologiczną, tych po prostu zmierzymy. Dobra, no to ja tak naprawdę tutaj patrząc się na to wszystko, co ja tu mam. Nawet nie wiem, czy ja, nawet nie wiem, czy ja chcę Jampur już do końca podbijać, szczerze mówiąc. Nie ma co, nic tak pójmy już Jampur, idźmy na nich. O nich myślę, że też teraz jak nic nie walczą, czekają. Ej, mam trochę. Ej, w sumie to ja naprawdę będę mógł mieć za chwilę tą 18. Dobra, widzę, że Kiksun się raczej buduje. Mamy złote ery odpalone. Mam sojusz z Rosją. O, to masz sojusz z Rosją. To Rosję wykorzystam do tej wojny. Tak czy siak. 20. Portugal za chwilę będę mógł brać. Okej. Okay. Tak, Francja ma Mamluk z Ming, Sweden Ottoman z Ming. Obaj mają sojusz z Mingiem. Nie, no czy im robimy tak, że atakujemy, nie wiem, jakiegoś trybutariusza, Mingu i zrywamy sojusze ich. No bo to długo nam... Obaj mają z Mingiem. Tak, obaj mają z Mingiem. To jest 100 tysięcy więcej wojska na plecach, nie? No moglibyśmy to zrobić, zerwać sojusz Mingu z nimi. No to nie byłoby trudne. Ty zaatakuj od południa, ja od północy Ming, zajmiemy forty. Wezmę sobie jedną pożyczkę chyba, żeby dostać 5% armii profesjonalizmu. Spoko. 2000 musiałem zapłacić za dukatów, ale myślę, że mi się opłaci. Wiesz, że wyślę tam armię na granicę z Mingiem i dwie armie. I zaatakuję zaraz, żeby zerwać te sojusze. Tylko, że te oni pewnie nas wejdą. A niech se wchodzą. Ja myślę, że się powinni raczej bać tego, żeby nam wypowiedzieć tą wojnę. Jak jest w ogóle z force limitem? No Otomani mają 148 tysięcy wojska. Właśnie. Oni po prostu mają w pizdę wojska, tylko tyle, że mają słabego wojska. Mają dużo... Ej, ale zobacz, Osma 155, ty 146, ja 146, mam Luk 118. Więc wiesz, no serio, to jest moment, w którym na przykład ja dobuduję sobie zaraz tych piechotę samą. Mhm. Żeby mieć te staki, które będą wchodziły na backupie, nie? Może nie tak to buduję, tylko mi dojdzie tutaj jeden, tutaj drugi. Jak mi się to zrobi, zaraz będę dobudował tą armię do backupa. Ja zaatakuję... Mamy dużo mniej dział. Ale nawet nie musimy mieć dział dużo, mówię. My musimy mieć tyle, żeby mieć rozpiętość wojskową. Czyli oni mają dużo mniej. Mamy właśnie więcej. Czyli ja mam dużo więcej. No, ale to mówię, to nie jest konieczne. Góry, no są buntownicy, ale nie mamy tych buntowników, których potrzebujemy do autonomii zwiększenia. Ej, w mordę jeża. Ja to trochę żałuję, że mi tak tutaj podpieprzają ten handel. To jest trzeciopoziomowe, tak. Tutaj mi Osman
i Wenecja dużo podpieprzają handlu z mojej Persji. Nie wiem czemu. Wenecja, Osman. Już wiem czemu, bo jest blisko, ale. To 28, czyli 30 stak jeszcze mogę zrobić. O. Dobra, zrobię jeszcze jedną armię, ale z mniejszą ilością udziału. No w zasadzie zrób samą piechotę. Samą piechotę? Tak, bo to będą takie armie, które, mówię, będziemy dosyłali, nie? To my, chyba najemniku, co nie? Znaczy, ty możesz zrobić najemniku, bo cię stać na nich. Nawet mieszaną. Ewentualnie możesz zrobić piechotę i kawalerię, tak? Jakiejś tam liczbie, nie? Dobra, trus z Hiszpanią nam się niby skończył. No Cassius Belli, kuźwa, to muszę to zaatakować, Bill Spy Network. No ale oni wiedzą, że my zaatakujemy, no to jest Allianz 622 z tą Portugalią. Portugalią zaraz, ta. Za kilka miesięcy, za miesiąc. My możemy mieć... Oni czekają na to chyba. Zrobili mogli i czekają, tak. Ciekawe gdzie ich armia jest. Zobaczymy. No najważniejsze, że mamy ruskich po swojej stronie. No mówię, muszę, to musimy Ming jakoś z tej wojny wyciorać. No bo wtedy nie będziemy mieli go na plecach, ewentualnie mówię, no można forty pobudować i ten. No ale to zawsze będzie jakiś kłopot, nie? Z tym Mingiem. Mamelusy skasowali sobie dużo statków, albo ich stracili. Bo mieli 30 ciężkich, mają 17 ciężkich. No to może już stracili na wojnach z Hiszpanią. Albo po prostu, a czyli oni w ogóle... Weź myśli może też jeden stack tam na południe Chin i będziesz te forty zdobywał. Czekaj. Bo to w zasadzie na ten moment to zrobię, możemy zrobić tak, żeby po prostu jak będziemy mieli wojnę z Mingiem, no to żeby po prostu ten... zerwać im sojusze, już nawet bez War Rapsów, bez niczego, nie? Ewentualnie War Rapsy jeszcze wezmę. Dobra, powiem ci tak, widzę jeden stack i w razie czego mamy luków, siedzą przy Aleksandrii, niedaleko. Możesz... Odpłynęłem sobie statkiem na chwilę. Skoro nie mają tej floty, to może ty dobuduj flotę, żeby ich po prostu teraz zablokować gospodarczo też. Ja mam floty, 27 ciężkich statków, 32 transportowe i 33 handlowe. A masz galery? Nie ma galery na razie. Bo tu jest Inner Sea, a oni mają galery? Bo muszę spłacić pożyczki. Zobaczymy. Na pewno Kiksunia ma. Ale Kiksunia flota nas nie obchodzi. 34 galery Kiksunia ma, a Repus nie ma chyba galer w ogóle. No to, bo na przykład tutaj, jakbyś blokował mu w tej Aleksandrii, czy nie, co? Przepraszam, ma... Nie, ma 0 tych galer. Ma 17 ciężkich, 6 lightshipów, czy ja mam większą... Kurwa, regencję mam? Jak on zmarł? 3-4-4 następca. No dobra, znaczy wojnę będę mógł wypowiedzieć, ale... Długowo. Nie, Oriat się uwolnił z podmingu? Ja pierniczę. Portugalia sojusz. Fuck, Jarkant. A tu mamy Trusa. Ej, hostile ma ta Hiszpania teraz wobec mnie. No wobec mnie nie ma. Mogę mieć... A bo wziąłem z Portugalii, pewnie dlatego może. Może się nie lubią już. Czekaj, to improve relation, bo z Portugalią też już wziąłem. No, z Portugalią tylko. No, czyli nie atakujemy Oriatu, bo niestety Oriat się wyzwolił z podmingu. No, no nie... ja mam prawie armię, tak. Oni zwiększyli armię, już 160 tysięcy ma Kiksunia. Szykują się do czegoś chyba, tak, bo tak samo Repus zwiększył armię. 167 tysięcy. No ale oni nie mają manpowera na kapie. Kiksunia ma overex, ma ten... Bardzo dużo wypłaci tak czy siak już podczas pokoju... Nie mają szansy w sojuszu. Nie mają? Mamelucy nie mają z Francją. Mają tylko z Mingiem i Otomani. I Szwecja. Aha. To jest atak. Atakujemy? Tylko będziemy mieć Ming. No to Ming, mam wojska przy granicy, zajmiemy stolicę i White Peace. To ci to 32 tysiące tam wysyłam tak samo? No. A nie, ty masz bliżej do stolicy. To ty to zrobisz. Czy też wysłałeś tam na dół? Tylko ja nie mam teraz, czekaj, wojska przy granicy z Repusem. Mhm. To ja tam pójdę. Dobra. Trzema stakami, czterema prawie. To zapraszam. Idę do tego państwa. Tutaj dobudowuję. Tak. Wojsko, no znaczy, możemy wypowiadać tą wojnę. No myślę, że oni też nie są gotowi. Technologia 18 wchodzi.
Wiesz, dzięki za przypomnienie. Też mam technologię 18. Ofensywne hasło wezmę bardziej jednostki. Ta, jak najbardziej ofensywne. Czyli Nord Eye, dobra, i nowe działa. Generałów. No mam średnich generałów, no ale niech będzie. Ja mam w sumie... Tego bym mógł rozwalić. Jestem na lekkim minusie. Mam jednego... Mam dwóch z czwórką Siege'a. Okej. I jednego z 6 Fire'a, 6 Manuvera, ale tylko dwa. Ja mam claim, na jakie prowincje mamy Luka. No bo chyba ty musisz atakować, bo jak ja atakuję... A czekaj, przecież my mamy na tą kalę, kurwa, claimy. No przecież to musimy zdobyć, co ja się będę robił? Kala, no kala, no tak, mam. Ja nie mam, no to dobra. Dobra, wzywam ciebie, Rosję, do wojny. Będziemy walczyli Szwecja, Osman, Ming. Kalat. No to wypowiadam. To... lecę na kalat? Tak. Ja lecę na wojska z Mingiem zaraz. I będę zajmował tę prowincję. Mingu? No myślę, że w tym odcinku to wojnę zrobimy. Ale to już jest w kolejnym odcinku. Więc taki cliffhanger. Tak, cliffhanger macie tutaj zrobiony. No jak widzicie, tak to wygląda na ten moment. Czy mamy przewagę, czy nie mamy, to już sami ocencie. Tak na dobrą sprawę to raczej nie mamy. Ale pokazuję wam, War Enemies pokazuje, jak to wygląda, sojuszników też włączę, Rosję, tak to wygląda z naszej strony. Wydaje mi się, że przewaga na ten moment, jeżeli idzie o liczby wojska, no to jest po stronie naszych przeciwników, ale damy radę. Ale jakość. Ale jakość naszej armii jest bardzo duża, więc powinniśmy dać sobie z tym wszystkim radę. Dobra, to co, dzięki i zapraszam na kolejny odcinek, tak, możliwe ostatni już w tej serii. Już za dwa dni, do zobaczenia, pa pa.